Cześć moi kochani, witam was w kolejnym odcinku, chciałbym tutaj coś z wami przedyskutować, coś wyjaśnić, coś naprostować, bo wielu z was jeszcze nie do końca też wie, ja też jeszcze do końca tej całej nowej karty nie ogarniam, ale chciałbym się tutaj odnieść do pewnej rzeczy, do tej nowej mechaniki właśnie Electro Gianta, najpierw się przełączmy, bo chciałbym nawiązać właśnie do tego filmiku, który teraz wam pokażę, tutaj, że Hunter ginie na raz. Zobaczcie, pojawia się hunter na raz i nagle ginie i dużo osób myśli, że to jest jakiś błąd, jakiś glitch albo coś. Nie, to nie jest coś takiego mm, błędnego, tylko po prostu to jest nowa mechanika. Tutaj nie wiem dlaczego na karcie nie mam opisanej tej statystyki, na innych screenach u kogoś innego widziałem. U mnie nie ma. Jest um, Electro Giant ma coś takiego jak um, obrażenia odbijane przełączmy się tutaj na statystyki, ma coś takiego jak obrażenia odbijane, i jak widzicie na poziomie szóstym ma na lewej że szóstym ma 120, a na maksymalnym ma 231 obrażeń odbitych, czyli to co jeden strzał jakiejś jednostki, jeden strzał na maksymalnym lewerze daje strzał od elektro. Gianta 231, dlatego tutaj teraz przejdźmy, właśnie do Huntera. Przełączmy się na tą stronę, żeby to wszystko było jasne i wytłumaczalne. No zobaczcie, Hunter ma 10 kulek, 10 strzałów. W tym pistolecie ma właśnie tych 10 naboi, i on jednocześnie je wystrzeliwuje, czyli 10 naboi 10 razy, powiedzmy, właśnie maksymalny poziom, czyli 231, to daje nam 2310, czyli zobaczcie, Hunter ma tylko 1000 punktów życia, czyli Hunter ginie. Nawet jak zobaczycie na szóstym poziomie, tutaj się przełączę, żeby było... Electro Giant na 10 poziomie ma 120 razy 10, bo to jest jednorazowy strzał z 10 nabojami, czyli trzeba to pomnożyć razy 10, czyli daje 1200 i nadal Hunter ginie, ponieważ ma Hunter 1011 punktów życia, więc dlatego tutaj Hunter będzie nam schodził na strzała. W ten sposób to trzeba liczyć, musicie brać to też pod uwagę właśnie, że... Elektro Giant ma właśnie tą nową mechanikę, która odbija obrażenia. Czyli na 13 lewerze, czyli na tym maksymalnym, jeden, jedno obrażenie, które tam dostanie, czy jeden cios, czy jedno ukąszenie przez bacy, czy tam minionki, to odda 231. Ja wiem, że tam gdzieś na filmie się to do końca nie sprawdzało, bo tam bacy nie ginęły na wszystko. W ogóle nawet nie wiem dlaczego tutaj tak, bo widziałem Orange Juice coś takiego dał, że 120 na każdym poziomie, a więc tutaj ten reflekt jeszcze jest nie do końca chyba określony i w ogóle nie jest tutaj widoczny, jak widzicie w statystykach, więc nie wiem dlaczego, bo na wcześniejszych skrzyniach widzę od innych twórców, że jest, ale nawiązując do tego. Dlaczego Hunter zginął? Jak działa Elektro Giant? Musicie brać to pod uwagę, że właśnie Elektro Giant ma reflekt, czyli odbijanie obrażeń. Zobaczcie, arczerki. No dobra, zobaczmy, arcerki zadają też jeden, ale zobaczmy ile arcerki żyją, bo tam widzieliście arcerki arcerki mają 367 y, punktów życia, czyli nawet na maksymalnym poziomie jak arcerca odda 237, czy arcerka zginie na dwa strzały i to się na tym filmie tutaj y, zgadzało że arczerki ginęły na dwa strzały, więc na tym to polega właśnie. Odbijam, Electro Giant odbija obrażenia i odbijam tylko obrażenia, które są mu zadawane. Odbija tylko obrażenia, które są mu zawodowane w obrębie właśnie tego niebieskiego kółka. Widzicie? W obrębie tylko tego niebieskiego kółka. Jeżeli jakaś jednostka jest poza jego zasięgiem, nie odbija tych obrażeń. Więc musi być w jego zasięgu. Jeżeli tutaj właśnie będzie jakaś jednostka poza jego zasięgiem, nie odbije tych obrażeń. Więc bo tutaj też się dziwicie, dlaczego na przykład nie strzela do tych jednostek. Musi być po prostu w jego zasięgu, żeby odbił to obrażenie, Tam też takie śmieszne pytanie było jedno, nie będę zdradzał kogo. Dlaczego elektrogiant nie atakuje balona? Bo balon mu nie zadaje obrażeń. Electro Giant odbija tylko obrażenia te, które są mu zadawane i są za, zadawane w obszarze właśnie tego jego działania tej Tesli, którą niesie na plecach. Więc to jest ta nowa mechanika. I właśnie tutaj Hunter miał prawo zginąć na raz, zaraz się przełączę. Tutaj Hunter miał zginąć prawo na raz, nawet na szóstym poziomie, tym najniższym Elektro Giant Huntera bierze na hita, po prostu na hita, bo tak jak już wam tłumaczyłem, hunter ma tych zobaczcie, nawet na tym filmiku będzie, ma 10 kulek. On ma 10 kulek, czyli 10 razy musimy ten reflekt policzyć, żeby to było nam wyszło. I tak będzie. I tutaj są jeszcze jakieś takie jednostki, już nawet nie pamiętam, które zadają po dwa, po jakieś dwa obrażenia. Jeszcze podejrzewał, że na blisko, na blisko właśnie Firecracker też dostałaby w Ciry. Ona ma punktów życia 360. No tutaj podejrzewam, że też by na raz padła, bo ona, ona ma 5 ona ma strzał, czyli widzicie razy 5. Jeżeli na blisko Firecracker się znajdzie, właśnie Electro w tym obszarze jego działania, to Firecracker też padnie. Mam nadzieję, że tak łopatologicznie y, takim nie wiem, mam nadzieję, że w miarę prosto to wam wytłumaczyłem. Y, Elektro Giant w y, tak, takim podsumowaniu najkrótszym jakim teraz mogę być. Elektro Giant odbija obrażenia w jego obszarze, tym niebieskim okręgu, który widzicie wszystkie obrażenia odbija. Jeżeli Hunter 10 kulek wystrzeli, z 10 takich obrażeń, które może zabrać elektrodział, to 10 razy oddaje. Więc na tej to zasadzie działa i mam nadzieję, że już troszeczkę też będziecie wiedzieć mm, mieli trochę pojęcia jak wykorzystywać go i jak się przed nim bronić. Ja też się jeszcze go uczę, szukam deku. Jeżeli coś znajdę, jeżeli wy macie jakieś pomysły, piszcie mi w komentarzach, a ja sobie uciekam, bo nagrywam to wieczorkiem, gdzie spać, bo jutro rano trzeba wstać. Trzymajcie się, kochani, na razie.